Witam was w kolejnym odcinku Jazd Prudnych. Tym razem otacza nas bardzo zimowa aura, a jak zwykle jest z wami Łukasz Zaczyński oraz Marcin Bleźlak. Dzisiejszym bohaterem oraz gościem odcinka będzie mały, kompaktowy samochód, przedstawiciel klasy B, przez producenta określany jako nowa, intrygująca postać. Samochodem, który już przetestujemy, będzie Hyundai i20, który mimo swoich małych gabarytów naprawdę bardzo dużo potrafi. Zobaczcie. Hyundai i20 to przedstawiciel gamy samochodów kompaktowych, czyli tych, które świetnie dają sobie radę w mieście. Ten model nie jest nader często spotykany na polskich ulicach, głównie dlatego, że przeszedł niedawno facelifting, który stawia go teraz pod względem wyglądu obok innych topowych modeli tej klasy. No właśnie, topowych modeli tej klasy. A o czym tutaj mówię? O Peugeotie 208, Volkswagenie Polo czy Skodzie Fabii. Zaskakujące? W sumie wcale nie, bo i20 jest sporo dłuższy od Volkswagena Polo, trochę węższy od Peugeota 207, ale również dłuższy od tego modelu. Ciekawe. i20 wbrew pozorom nie odstaje znacznie od swoich konkurentów wymiarami. Długością najbardziej zbliżony jest do Peugeota 208 ze swoimi przeszło 3940 mm, natomiast szerokością przerasta zarówno Polo, jak i Fabię. Jeśli mielibyśmy zatem porównywać tych konkurentów tak dobrze, to myślę, że teraz powinienem powiedzieć coś o stylistyce, bo o wymiarach powiedziałem już aż nadto. Jeśli chodzi o stylistykę, to co prawda o gustach się nie dyskutuje, ale wydaje mi się, że najmocniejszym konkurentem, modelem, który najbardziej walczy o pozycję, jest tutaj 208, bo Polo i Fabia reprezentują zupełnie inny, odrębny trend stylistyczny. Jeśli chodzi o wybór samochodu klasy B, to równie ważnym argumentem jest tutaj bagażnik, a ponieważ znajduje się już tutaj przy bagażniku, to za pomocą tego uchwytu niczym ze ścianki wspinaczkowej podniosę już dosyć lekką klapę bagażnika i ukazuje mi się 290 litrów przestrzeni bagażowej, co plasuje i20 gdzieś tak na trzecim miejscu w porównaniu do Skody Fabii, Polo i 208, ponieważ ten bagażnik jest tutaj mniejszy niż w Peugeocie i mniejszy niż w Skodzie, a większy niż w 280-litrowym Polo. No cóż, zajrzałbym tutaj, co jest pod podłogą, ale znajduje się tutaj dosyć gustowne koło dojazdowe z czerwoną felgą. A wiecie dlaczego? Ponieważ pod podłogą bagażnika możemy znaleźć miejsce na koło, ale jest ono zaślepione jakby butlą gazową fabrycznie montowaną. Widzicie, no to rozwiązanie jest dosyć dobre i ekologiczne, ale ponieważ nie ma miejsca już na pełnowymiarowe koło zapasowe, a nawet dojazdówkę, to musimy nacieszyć się tą gustowną oponą wciśniętą pomiędzy walizki. No dobra. Tylną kanapę można złożyć w proporcjach 60 do 40 dla szerszej gamy opcji ładunkowych i dostępu. Teraz zmieścimy już tam naprawdę dużo. Wnętrze nowego i20 nie jest bardzo podobne do reszty gamy. Deska rozdzielcza przypomina wydmy na pustyni albo wydmy śniegowe, co bardziej pasuje do naszej zimowej aury. A plastiki nie zawsze są dobrej jakości. No dobrze, gdy wsiadłem do tego samochodu, a właściwie zanim wsiadłem, zaskoczyła mnie jedna rzecz, gdy Łukasz przekazał mi kluczyki. Taki oto dość delikatnie, więc nieładny pilot od autoalarmu, ale tutaj są dla mnie, zarówno jak i dla was, dwie wiadomości. Pierwsza to taka, że jest to najbiedniejsza, za przeproszeniem, i co z tym idzie, najtańsza wersja Hyundai i20. I druga wiadomość, że w tej najsłabszej wersji wcale tego nie ma. I to, że to tutaj się znajduje, to nie jest żadna iluzja z mojej strony czy coś, tylko to jest dobra wola salonu samochodowego, że zamontowali ze względów bezpieczeństwa taki oto autoalarm. No dobrze, no cóż, nic nie poradzimy, bardzo to nam dzwoni w czasie jazdy, ale trudno. Przed oczami znajdziemy standardowo zegar, trzy zegary w sumie z czterema różnymi właściwościami. Obrotem, jest prędkością, jest temperatura i stan poziom paliwa. Jeśli spojrzymy na środek deski rozdzielczej, to mamy tutaj dość dużo przycisków i przynajmniej jak dla mnie są one tak sobie oznakowane, może ich tu nie jest bardzo dużo, ale są tak sobie opisane. I z pewnych źródeł wiem, że w niektórych samochodach taki opis występuje, no ale z tych, które tutaj protestowaliśmy, tylko w Hyundai był taki. Po ciemku, jak włączymy silnik standardowo, mamy tutaj niebieskie, zimne, takie hyundaiowskie podświetlenia. Mamy tutaj manualne ustawienie klimatyzacji, bo klimatyzacja, mimo że jest to najsłabsza wersja, się tu znajduje. W bogatszych wersjach oczywiście możemy mieć tutaj klimatyzację ustawioną elektronicznie, tak więc jest to dodatkowy bajer. Jeśli chodzi o to, co możemy tutaj mieć więcej, to możemy mieć podłokietnik. Zamiast podłokietnika T
teraz mamy tutaj dwa cup holdery, z czego w jednym znajdziemy popielniczkę, która wygląda jak pokeball i jeśli nasz operator na przykład się spóźni, co mu się raczej nie zdarza, albo pójdzie na papieroska, to możemy go przywołać. Chodź Wojtek, chodź do nas, wyskakuj, nagrywaj. Tak więc, tak. Jeśli chodzi o schowki, to standardowo mamy tutaj tak jak w innych autach, nic tutaj nie mamy więcej, ale warto wspomnieć o tym, który jest przed nogami pasażera, gdyż zmieści się tu bardzo duża dwulitrowa albo nawet 2,5-litrowa butelka, bo ostatnio taką też wziąłem Coca-Coli, do tego kilka map, ewentualnie płyt CD do tego oto odtwarzacza. Dodatkowy bajer, jaki możemy tu mieć, ale go nie mamy, jest kamera cofania, której wyświetlacz znajdziemy w lusterku wstecznym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, to bardzo ładnie jest zilustrowane w reklamie Hyundai 20. A teraz zobaczmy, co znajdziemy na tylnej kanapie. Zawsze jest ciężko mówić coś o tyle i podobnie jest w tym przypadku, bo z tyłu niedużo się dzieje z zasady. Jeśli chodzi o miejsce, jakie tu mamy, to jest to samochód trzyosobowy, z tyłu oczywiście trzyosobowy, ale no nie chciałem tutaj widzieć trzech pasażerów, już lepiej dwóch, a najlepiej jeden. Miejsca nad głową jest wystarczająco, może nie widać, ale nikt nie siedzi wyprostowany, bo teraz bym dotykał głową dachu, a raczej pod sufitki, ale w takiej normalnej pozycji jest naprawdę wygodnie. Pod ręką mamy mały schowek, co poprawia nasz komfort podróżowania. Coś, co mi się tu nie podoba, i to także podejrzewam jest sprawka tego, że jest to najsłabsza wersja samochodna i słabsza wersja wyposażeniowa, to takie archaiczne pokrętło do otwierania tylnej szyby. Ale to nie jest potwierdzona informacja, ale podejrzewam, że w bogatszej wersji jest na pewno ustawiane elektronicznie. No nic na to nie poradzimy. Ten model porusza się dzięki najsłabszemu 1,2-litrowemu silnikowi o mocy 85 koni. Jak już pewnie zauważyliście, samochód ma butlę gazową w bagażniku i w sumie nie jest to od czapy, ponieważ tak jest, Hyundai montuje nam fabrycznie instalację gazową. Jest to całkiem ciekawa opcja i bardzo, bardzo ekologiczna. Można powiedzieć, że jedziemy w takim razie hybrydą benzyny z gazem. Więc działamy na korzyść ekologii i myślę, że goście od Greenpeace'u nie będą nas zatrzymywać i wykazywać jakichś nieprzyjemnych zachowań wobec nas. Można powiedzieć, że samochód stał się nieco bardziej ekologiczny i przyjazny dla naszego portfela. Ceny gazu są czasem nawet dwa razy niższe od cen benzyny, zatem możemy jeździć naprawdę taniej. Obecnie samochód pokazuje, a raczej komputer pokładowy, że spalamy tutaj właśnie 7 litrów na 100 km. Jest to wartość trochę wyższa od tej, którą pokazuje producent, żartowniś najwyraźniej, bo podaje on nam na stronie 4,7 litra na 100 km. Ojej, jaka woda. Problem w tym, że samochodem jeździ się naprawdę przyjemnie, całkiem pewnie, i dlatego aż czasem miło jest dodać trochę więcej gazu i przez to więcej też spalić paliwa. Maksymalnie możemy osiągnąć tutaj 167 km na godzinę, natomiast fani dosyć szybkiej jazdy mogą sobie kupić samochód z silnikiem 100-konnym o pojemności 1,4 litra i wtedy będą mogli jechać nawet 181 km na godzinę, co wydaje mi się dosyć dużą prędkością, jeśli chodzi o samochód o tak małych gabarytach. I ja bym, szczerze mówiąc, tyle nie pojechał. Poza tym nie mogę nigdzie tak jeździć. Może co najwyżej na torze. Jeśli benzynowe silniki palą dla nas za dużo, można zakupić jedną z dwóch opcji wysokoprężnych. 1.1 CRDI o mocy 75 koni oraz 1.4D CRDI 90 koni. Oba motory mają po 3 cylindry i emitują mało dwutlenku węgla do atmosfery. Nie powiedziałem jeszcze nic o bezpieczeństwie ani o poduszkach powietrznych, a może i warto. No bo patrzcie, mamy zimę. Wczoraj chcieliśmy się przejechać. Myślę sobie, nie ruszę. Dodaję gazu, ruszam, bo działa ESP. Hamuje, myślę sobie, nie zahamuje. Hamuje, działa ABS. Pięknie, wszystko pięknie. Na dodatek, jeśli już naprawdę nic nie poradzimy, raczej ten system nic nie poradzi, ani ABS, ani ESP, to mamy jeszcze 8 poduszek powietrznych w standardzie. Myślę, że to bardzo, bardzo przyzwoity standard. Na dodatek w testach Euro NCAP Hyundai i20 zdobył całe 5 gwiazdek. Zawieszenie jest trochę twarde, ale dzięki temu samochód prowadzi się bardzo pewnie i nie pływa na wybojach.
jest stabilny jak imadło na stole rzemieślnika. Przy jeździe po dziurach usłyszymy delikatne stukanie, ale naprawdę nie wpływa to jakoś negatywnie na komfort naszej jazdy. To, co jest ewidentnym plusem w tym samochodzie, to to, że samochód właściwie nie wychyla się na boki, prowadzi się bardzo pewnie. Pięciobiegowa skrzynia biegów w zupełności wystarcza w tym samochodzie. Co prawda, na przykład jeśli chodzi o jedynkę, to w pewnych momentach prawdopodobnie zobaczymy lekkie zniecierpliwienie na twarzach kierowców, którzy właśnie za nami ruszają spod świateł, ale już później już można powiedzieć, że im uciekamy. Same biegi wchodzą tak łatwo i tak dobrze i precyzyjnie, że można by odnieść wrażenie, że skrzynia biegów jest nieco podobna swoją precyzją do Volkswagenowskiej albo Audi. Odważę się to powiedzieć. Nie jest to może hot hatch, ale zachowuje się bardzo miło i naprawdę zaskakuje. Pytanie tylko, ile przyjdzie nam za niego zapłacić, jeśli udamy się do salonu? Najmniej za najtańszą wersję wyposażeniową Classic z najmniejszym silnikiem około 41 tysięcy złotych, co w porównaniu z Polo, czy też z Skodą Fabią, w porównaniu z Polo wypada całkiem nieźle. Jeśli chodzi natomiast o Skodę Fabię, no to można kupić taniej za około 30 tysięcy złotych, ale wtedy płacimy za samochód, który prawdopodobnie ma problemy z ruszaniem z miejsca, bo ma silnik 1.2 o mocy 60 koni mechanicznych, a tutaj jest ich sporo więcej. Jeśli chcemy wydać pieniądze na ten samochód taki jak nasz, czyli na ten sam egzemplarz z tym samym silnikiem, z instalacją LPG, 5-drzwiowy, musimy zapłacić około 45 tysięcy złotych. No czy warto? Sami zdecydujcie. No właśnie, na przykład możecie sobie dokupić światła LED-owe za 1000 złotych. Zawsze ładnie będzie wyglądać. Wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem, czyli to kamera cofania, no tak, wszystko jest dobre. Ewentualnie ten czujnik deszczu, no naprawdę można ten samochód porządnie uzbroić, a czy warto, to już sami zdecydujecie, od każdego zależy indywidualnie. Tak, dobrze. Dziękujemy za obejrzenie odcinka i zapraszamy za tydzień na kolejny fajny samochód. Tak, do następnego odcinka, na razie. Na razie.